wakacje. Wakacje. Wakacje, czwarte. Czwarte wakacje. Gdzie? Gdzie lecisz? Gdzie wakacje? Where? Ty nie podpowiadaj! Portugal. No i tam! Portugalia. Portugalia. No. Kurczę. Tu jest nauka języka polskiego. Angielski, Portugalia. Nie. Po polsku... a little bit in Polish. What? To say. Little bit. Troszkę. Troszki. Troszki. Co wy tu troszkę po polsku. Troszkę. Jak się masz? Bardzo dobrze. Ta wszyscy... What the quality. Expensive winger. Zapraszam do mojej szafki. Zawsze, na szczęście, zabieram z hotelu te karty. Szczególnie jak na wyjazdach. Uważaj, zobacz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. How old were you when you started to play football? I was 8 years old. No trzeba dobrze, fajnie zakończyć ten rok, nie? Tutaj u siebie, był zwycięski. Jakie tutaj mecze były w tym roku, co? Zajebiste były mecze. Fajne. Ale na wiosnę też będą fajne, nie? No dobrze zakończyć, to najważniejsze, nie? U siebie, później się drugi mecz. Dzień dobry. Don't worry! A lot of difficult games, but also we have big moments here from last season and from this season, and yes, I'm really happy that we can play our last game in front of our fans, not the last game of the extra classe, but the last game at home, and we are for sure will be a big atmosphere, and I'm happy to be here. Of course unhappy because I'm not playing, but this is football. Which game you will remember the most from this year? We had a lot of moments, but I think against Midland was a really good moment because we go through in UEFA Conference League. But in extra class we have also good moments against Rakov that we won here at home. It was incredible atmosphere. And we won this game because of our fans that they push us since the beginning was a top game. Mecz w tym roku przy Łazienkowskiej 3, więc musieliśmy trochę to jakoś osłodzić naszym kibicom, zwłaszcza z trybuny rodzinnej. I mamy dzisiaj dla nas takie wafelki, które są i bez glutenu, i bez cukru, więc myślę, że rodzice na pewno się zgodzą, żeby dzieciaki sobie mogły ich skosztować. Fajna współpraca z firmą Flis, to jest lokalna mazowiecka firma, która specjalizuje się właśnie w produkcji słodyczy. Mamy takie ekstra opaski z misiem kaskiem, mikołajkowe, idealne na święta. Ale też tutaj chodzą stanowiska rozdające ciepłą herbatę, żeby naszym kibicom się oglądało jak najlepiej mecz. Chociaż wiadomo, najważniejsze jest zwycięstwo, wtedy wszystko jest słodkie.
Enjoy this holiday because we need to. Jeszcze z nami. Widzimy się jeszcze w Krakowie. Na pewno też postaramy się zdobyć 3 punkty. I do zobaczenia w przyszłym roku. Może być? Możesz później powiedzieć, że ja im zaraz dam drugą koszulkę? Poczekajcie tu! Gratulacje! Dzięki! Fajnie, w końcu! No, na koniec roku przyłożyłem. Trochę poważę, musiałem przetrzymać, ale w końcu. No już miałem kilka sytuacji wcześniej. Mówię, kurde, znowu mnie nie uznają, a tutaj się okazało wszystko dobrze i na szczęście wynik dla nas 2-0. No i nic, tylko wsiadę poprawić jeszcze i będzie bardzo dobrze. Co i tak polują tą twoją głowę ostatnio i teraz znowu coś tam się zdarzyło? No, ale na szczęście wszystko dobrze. No. Lekarz dobrze strzył i mogę grać i to jest najważniejsze. Who's missing? Będę pamiętał mój mecz, w którym strzeliłem 2 bramki.
mecz z Widzewem przy pełnych trybunach, ten pierwszy po awansie Widzewa, to na pewno było takie coś fajnego, super przeżycie jeszcze, jak Żyleta mi krzyknęła, Patryk Sokolski, to żeby pamiętał do końca życia. No i ten wygrany Puchar Polski, myślę, że to było takie super podsumowanie tamtego sezonu. Jeszcze ten strzelony karny, także no na pewno piękne wspomnienia. Może chciałbym, żeby to trwało jeszcze dłużej, ale takie życie i trzeba ruszać dalej. Marbella. Kupujcie bilety? No, nie. Yeah. What's next? Kupujcie bilety. Buy ticket. Buy ticket. I'm gonna make easy for you. Buy ticket. Always the same. A kupujcie bilety? Kupujcie bilety.